Sława Jezusu Chrystu, witaju Was wszystkich druzi w moich grekokatoliki w cebudekapski komentar do czytań na 14 dniu po zesłaniu Świętego Ducha, jaka Bóg dał przypadę 18 września. Apostoł je z 2 Koryntian, z 1 rozdziału wiersz 21, aż po 2 rozdziału wiersz 4. I Ewangelia je od Matwija, 22 rozdział, wierszy z 1 po 14. Co jakby ja proponował tu zinterpretować? No, na początku, że Bóg gotuje dla swojego syna wesilia. Z kim? No, znamy. Z cerkwą, z mną, z tobą, z każdym z nas, z okrema i to Bóg na początku, jak nas stworzył, to my dla Niego dzieci Boże. No ale dzieci to nie partnery, a Bóg chce partnerstwa. Bóg chce dozrywej lubowi, wzajemności. No a dwie dzieci, no jaka tam wzajemność? Durny rysunek, idiotyczna mimika, jakiś tam. Odnym słowem, rozpoczynaje to nasze życie od dzieciństwa Bożego, ale ma je zakończyć się wse partnerstwem. Z Bogiem Ojcem zawsze to będę jak dzieci, ale z Bogiem Synem mają być jak nareczeni, jak wozlubleni, jak supruhy duszy naszej. Oś takiego chce Bóg. To Bóg chce serioznej lubowi, a nie dzieciaczej. Ktoś, kto nie wchodzić w tę serioznej lubow, no, będę wytknięty. Przynajmniej na początku do czystyliścia, a możliwe i do pekła. No i teraz podywimy się, jak win chce, jak win organizuje te winczania, jak win chce organizować te wesilia, te ślub. Win utwierdzuje nas z wami, nas wszystkich i każdego z okrema, u Chrysti, Bóg utwierdzuje nas. Bilż i bilż. Czym bilż utwierdzuje, tym bilż my wże nie dity, a druzi. Nie dity, a nareczeni. Nie dity, a supruhy. Partnery Boga. I pomazuje nas. I kładę na nas swoją pieczęć i zawdatok ducha. O, ci wsi rzeczy Bóg robi przez ducha. Przez ducha win utwierdzuje nas, duchom pomazuje i kładę pieczęć i daje zawdatok lubowi, zawdatok radości, zawdatok światosti, zawdatok no wszystkiego, co ma w sobie Bóg. Takim czynem win nas gotuje, że daje nam zrostania i gotuje nas jak narzeczonych. My byli kiedyś dziećmi Jego. Dońkami Jego, a teraz mają stać narzeczonymi Jego, narzeczonej Jego, wozlubleny Jego, partnerką Jego, supruhy Jego, pani Jego, nasza dusza, nasza cerkwa. No i tu czeka Boga smutok. Realizm pokazuje, że my stawiamy opór. Korzen piszow na własne pole, do swojego kramarstwa, a dejaki nawet wystąpili proty, wyrazno proty posłanców Boga i poznuściali się nad nimi i wbyli ich. Także my stawiamy opór, bo idziemy nie do tego partnerstwa z Bogiem, tylko idziemy do egoizmu. Zakrywajmy się w sobie i ta wsobność w sobie. Zamiast wchodzić w odnosy, wychylać się w kierunku nareczonego Syna Bożego, gotować się, poddawać się tym procesom, jakie inicjuje w nas Bóg przez Ducha Świętego, podając nam Ducha Świętego. To nie, to my to odkładamy i wchodzimy w coś swojego.
w swoją samotność. Zamiast wchodzić w towarzystwo, w pir, w benket, w wesilia, w odnosiny, my wchodzimy w samotność. Цей образ тут спритчі, що кличте там, збирайте там будь-кого вже, то є така метафора, що Бог буде робити все, щоб все ж таки подолати в нас цей еготизм, егоїзм, цю всобність таку. Що Бог зробить все, аж до краю можливостей, аж до краю справедливості, i tu Bóg będzie gimnastykować się w miłosierdzie i w lubowi. Bóg zrobić prosto wse, żeby nas wszech taki uchoworyć, żeby nas wszech taki zaprosić i dowieść do tego partnerstwa z nim. Ale raczej przez zaproszenia, przez rozmowę, nie przez jasna sprawa gwałt. Właśnie kliczcie na wesilia, nie właśnie przez rozmowę, przez zaproszenia, przez słowo, przez manety obietnicami, manety lubowiu, manety słowom, a nie gwałtom zbierat. Smutok Boga jest tu z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, że dejaki prosto widmowiają, a inni, jaki przyszli, nie głodni. Не стача весільної одежі, так розуміємо, що ця людина могла, а не захотіла, може означати, наприклад, що хтось наче то і входить в це відносини з Богом, але не щиро, не чесно, не чисто. І сам апостол Павло цього досвідчує, тому він каже про свій смуток з причини коринтян. Так великий смуток, що він не хотів до них приїхати, тільки тому, щоб просто не зробити їм прикрості. І він тут не каже, що хоче таким чином їх якось там шантажувати, чи якось маніпулювати ними. Просто ділиться, що це ви на цьому більш втрачуєте, ніж я. No, tu w tym momencie ja bym chciał skazać, że baczymy, że jednym z sposobów gotowania tego partnerstwa z Bogiem jest duże takie niżne odnosy, budowania niżnych odnosów międzyludzkich. Właśnie Pawło i Koryntiany. Тобто цей Дух Святий, через котрого Бог і в Павлі, і в Коринтянах готує партнерство між ними і Ісусом Христом, своїм Сином, це готування цього партнерства відбувається не тільки вертикально, по вертикалі, що вони служать Христу і Павло служить Христу, але також демонструється і відбувається це партнерство з Ісусом Христом, ця свадьба, це весілля, це вінчання, це подружжя, реалізується якось в горизонталі, якими ви будете для Павла, такими ви є для мене. Не інакше. Не інакше. І тут, власне, Павло, думаю, уже засмучений, бо так насправді вони ще не готові до цього партнерства з Богом, бо не готові до партнерства з Павлом. Кохані, W szkole Marii, jaką ja wedu, tak można was nie rozpoznać niż innym służytelów. Jest taki służyteli, jakie duże poświęceni w służyni, pomisnomu, tam, gdzie oni żyją, na swoich filiach, na szkole Marii, na sesjach weekendowych, a także litkom na długich sesjach, one duże zaangażowanie, ale nie przyjeżdżają na нашу спільну формацію, яка називається Койнонія. А чому не приїжджають? Бо вибирають щось своє. А і це служіння їхнє в школі, це також їхня самореалізація, це
zeznaje te ichnie służenia, ichnia samorealizacja, ichni kajf. A koby trzeba przyjechać to na koinoniju, to trzeba jakoś zależyć te swoje, swoich. I przyjechać do mnie, jak do baćka, prawda? Przyjechać do Krasyłowa, jak do rodziny i baćki w swojej chaty i zobaczyć się z innymi, że nie realizują czy sobie w jakiejś produkcji, w jakiejś służyni. Właśnie nie realizują czy sobie, ale raczej realizują czy mnie, realizują czy innych, to ich nie ma. One rozbiegają się po swoich służeniach, danych ważniejszych i dalej. Tam jakoś, ktoś ma jakąś grupkę, ktoś ma jakąś ewangelizację, ktoś ma tam jakiś hostej, ktoś ma jakiś chrystyć swoją dytynę, jak raz w tej czas koło koinonia, tak? To wybiera jest coś swoje. Chcę wam skazać, że to jest lakmusowy papierec, jaki pokazuje idealną odnosę z Bogiem. Wy nie jest partnerami Boga. Ktoś, kto wybiera postino swoje, sebe, nawet jak się stosuje cia duchownych spraw, i nawet jak się stosuje cia własne służenia Bogowi, ale służenia, w którym ty sebe realizujesz, to ty nie jest partnerem Bohom, Boga, ty dali je dytyno i ty dali dumajesz tylko pro sebe. No to jak dytyna. Dytyna przyjmaje lubow, ale nie widaje, ona nie jest partnerem. To jest infantylizm duchowny. Kto nie przyjeżdżaje postino, standardno nie przyjeżdżaje na koinoniu, bo wybieraje, a odnoczasno służyć rewno, to służyć tomu, co to jest jego samorealizacja. Kajfuje cim. Ale nie chcę, żeby ja kajfował nim. Nie chcę mnie kajfu przynieść. Chcę kajfanuty sam, dla siebie, ale nie, żeby ja kajfował. Nie dumaję pro mi kajf, nie dumaję pro kajf innych braciw i sester. Nie dumaję pro realizację brata Petra. Nie dumaję pro realizację innych. Dumaję pro swoją samorealizację. Nie jest, taka dusza nie jest supruhoju Boga, Syna Boża. Je dali dytyną. I w tym momencie to nie jest kompliment, to jest znewa, to jest chore. To jest niedorozwytok. Tomu nabliżując się koinonia, ja przy tej nagodzie tego komentarza chcę was poprosić, żeby podumali nad tej pryczy i nad smutką Boga w tej pryczy, ale także nad smutką Pawła apostoła i nad smutką brata Petra. Na koinoniu, że na dany moment chyba zapisało się gdzieś 80 człowiek, do 80, ja думаю. Ale jak żeby wsi przyjechali, to tu byłoby, nie znają, 300, 400, 500 człowiek. My by nie mali was de dit. A u nas jeszcze nikogo nie było takich problem. Żal. Baczycie w mnie smutok Boga. I wy je przyczynujcie o smutku. Ciłuję was. Do zobaczenia.